Słuchajcie, chciałem zrobić dzisiaj bardzo fajny film o rewkach, natomiast myślę, że ten film dedykuję wszystkim miłośnikom morskiej TV, którzy nie mieszkają nad morzem, ponieważ mamy sztorm, mamy dość fajne okoliczności przyrody, no bo zima, no i dla nich to będzie wielkie wow, coś takiego, takie fajne, zimowe Morze Bałtyckie. No a jeżeli chodzi o te rewki, to się nie bardzo udało. No i jesteśmy już na dole. Dzisiaj akurat jest duża fala, to powinno być trochę lepiej widać rewki, natomiast nie wiem jak z dronem, jak on będzie lecieć, bo bardzo wieje wiatr. Słabiutko to wygląda, bardzo duża fala. Myślałem, że jak będzie fala, to będzie zdecydowanie lepiej widać rewki, bo tak jest, jak sobie jeździmy na rybki, patrzymy zawsze z góry, gdzie tam się te fale tworzą. Natomiast filmy z drona to zdecydowanie lepiej, w moim odczuciu, wygląda to jak mamy flauty, nie? Wtedy zdecydowanie lepiej widać te wszystkie kształtowania dna. Słuchajcie, co tu dużo gadać, no jest źle, mocno wieje wiatr, baterie starczają na dosłownie 5 minut, ciężko się jest wbić na dużą wysokość, bo naprawdę tam naprawdę mocno wieje. Sytuacja na plaży jest taka, zresztą bardzo fajnie to też obrazuje sytuacja z kamerki, która jest zamontowana we Władysławie na plaży. Możecie sobie z niej też skorzystać, wchodząc na portal władek.pl. Tam u góry macie link. Zawsze warto korzystać z tych kamerek, jak się wybieracie gdzieś na tę wodę. Jeżeli są takie kamerki, korzystajcie z tego, bo no, dzisiaj by nie dało rady połowić. Natomiast chyba dzisiaj to nawet nie da rady dobrze zobaczyć tych rewek. Naprawdę bardzo duże falowanie i o tyle, jeżeli jesteśmy teraz tutaj nad wodą, to gdzieś tam możemy sobie te rewki zobaczyć na podstawie załamywanych fal. Natomiast jeżeli chodzi o drona, to sami widzicie, no, że nie wygląda to zbyt ciekawie, wygląda to no tragicznie. No, kto pewnie zna tutaj te rejony albo często jest nad wodą właśnie w takich sztormach, to pewnie jest w stanie określić, gdzie ta rewka jest, gdzie jej nie ma, bo gdzie się przemieszcza akurat. No bo to też tak to wygląda, nie? Że one się teraz przemieszczają właśnie. Mamy ten sztorm, może to nie jest jakiś ekstremalny sztorm, bo jak jest fajny, duży sztorm, to w zasadzie tutaj to wszystko jest zalane. To wszystko jest zalane, były takie sztormy, no nie tak dawno, zresztą po czym widać, że były sztormy, zobaczcie, po konarach drzew, które są wyrzucone. Jest ich dużo, tam też jest jakiś. No ale dobra, słuchajcie, myślałem, że to się dzisiaj uda, tak jak macie ten film tam u góry, podlinkuję wam z latarni w Rozewiu, gdzie fajnie właśnie było widać te rewki. Myślałem, że coś takiego podobnego dzisiaj będzie widać. Patrzałem na kamerkę, zanim tutaj przyjechałem, widziałem te fale, myślę, ale może nie będzie tak źle. No. Także dzisiaj taki filmik może troszeczkę bardziej ładny, z podkładem muzycznym wam zrobię, taki troszeczkę inny. A tak prawdę mówiąc, to nie wiem, czy ten film ujrzy światło dzienne. Zobaczymy. Pogadamy na morskiej ekipie, czy warto go udostępnić. Trzymajcie się, cześć!